Alfred Bielek to amerykański naukowiec, który w pierwszej połowie XX wieku ściśle współpracował z amerykańskimi siłami zbrojnymi. Twierdził on zresztą, że był uczestnikiem słynnego eksperymentu w Filadelfia, a nawet odbył podróż w czasie. W wielkim skrócie, pod koniec października 1943 roku amerykańska marynarka wojenna badała wykorzystanie pól magnetycznych w celu uzyskania niewidzialności okrętu USS Eldridge. Taka wersja wydarzeń jest przynajmniej powielana. Zgodnie z plotkami, eksperyment zakończył się niepowodzeniem, a większość załogi zginęła. Jedynym wyjątkiem miał być Alfred Bielek, który rzekomo trafił do przyszłości, aż do roku 2137, z którego to ostatecznie zdołał powrócić do naszych czasów. Podczas gdy mechanika jego podróży w czasie może się wydawać nieco na wyrost, tym bardziej, że jeśli wierzyć jego słowom, odbył ich łącznie 4, warto chyba choćby na moment odnieść się do jego słów. Jak twierdził, w przyszłości widział latające i pływające miasta, nad którymi władzę sprawuje jakaś forma sztucznej inteligencji. Coś na kształt wielkiej struktury krystalicznej, z którą komunikacja odbywa się na poziomie telepatycznym. Strukturę społeczną żyjących tam ludzi nazwał rodzajem socjalizmu bez pieniędzy i chciwości, gdzie każdy miał odpowiednio dużo produktów niezbędnych do życia. Bielek powiedział też parę słów na temat rzekomej III wojny światowej, do której doszło na przestrzeni lat. Radykalnie zmniejszyła ona populację ludzi do około 300 milionów. Bielek zwiastował również nadejście nowego porządku świata, który stopniowo będzie opanowywać planetę. Z perspektywy naszych czasów szczególnie proroczo brzmią słowa na temat wojny pomiędzy USA a sojuszem rosyjsko-chińskim, która została sprowokowana przez tajne stowarzyszenia. Mężczyzna opisywał też apokaliptyczne skutki tego starcia, którego to konsekwencją było zniszczenie bardzo wielu amerykańskich miast. Czy jest jakiś sposób na zweryfikowanie słów Bieleka? Niestety nie. Zmarł on jeszcze w październiku 2011 roku, więc już chyba nigdy nie dowiemy się, czy był rzeczywistym podróżnikiem w czasie, czy raczej żądnym sławy oszustem. Opinie na ten temat musicie więc wyrobić sobie sami i zachęcam do wyrażenia jej poniżej w sekcji komentarzy.